tym kierunku. Czas może na pytania i odpowiedzi, jakie mają Państwo do mnie, czy też do Pani. Poprosimy Państwa o pytania. Jest pierwsza osoba. To może, no właśnie, już idzie mikrofon z tyłu, właściwie Pan z mikrofonem. Dzień dobry. Mam takie pytanie do Państwa obojga. Wszystko bardzo fajnie. Są programy filtrujące, są te różne gadżety, w tym w Windows, Vista i w innych wersjach pewnie też. Czy mają Państwo jakieś pojęcie, ile osób z tego naprawdę korzysta? Ja wiem, że to nie było, nie wchodziło w zakres na przykład badania, które Pani opisała, ale może skądinąd takie wiadomości Państwo mają? To jest pytanie jak najbardziej zasadne, aczkolwiek należałoby sobie zadać pytanie, ile osób posiadając system operacyjny Windows korzysta z programu Media Player, który służy do odtwarzania muzyki, filmów i generalnie multimediów. Korzystają te osoby, które chcą wykorzystać tą funkcjonalność. Jeśli są osoby, które stricte biznesowo wykorzystują komputer, naturalnie nie będą wykorzystywać tej części odpowiedzialnej za multimedia. To jest, tak jak powiedziałem, narzędzie, które może być, ale nie musi być wykorzystane. Może druga część odpowiedzi? Znaczy, rzeczywiście nie posiadamy takich danych, wyników badań nie przeprowadzaliśmy. Natomiast ze stron, które, tak właśnie, że konsultowaliśmy się z kolegą, ze stron, które ofiarowują u siebie na przykład na stronie chip.pl różne aplikacje do ściągnięcia, wiemy, że kilkadziesiąt takich aplikacji filtrujących jest ściąganych, takich, które są wystawione jakby do ściągania darmowe. Zresztą sporo z tych programów, tutaj też nie powiedziałam w mojej prezentacji, w raporcie też umieszczamy informacje o tym, które z danych programów są dostępne płatnie, które bezpłatnie, jeśli płatnie, to w jakiej cenie, czy aktualizacje są darmowe, czy nie, także to też można to sprawdzić. Natomiast możemy tylko powiedzieć, że na podstawie zainteresowania, z jakim się spotykamy, to jest to już bardzo chyba wypromowana rzecz. Chyba dużo ludzi już po takie programy sięga, ale nie zawsze potrafi sobie z nimi poradzić. Zresztą, tak jak mówię, z tymi programami jest rzeczywiście różnie, jeśli chodzi o łatwość obsługi, łatwość instalacji. Tutaj z pomocą przychodzą nam najróżniejsze kampanie, czy to internetowe, czy to telewizyjne, dbające o bezpieczeństwo dzieci w sieci. Jeśli mowa o tym, że rodzic siedzący przed telewizorem zobaczy tego typu reklamę, to powinien zadać sobie pytanie, jak ja mogę zabezpieczyć w ten sposób dzieci. Zaczyna szukać pewnych narzędzi, które są, czy to w postaci programów filtrujących, czy to w postaci narzędzi kontroli rodzicielskiej w Windows Vista. Dziękujemy bardzo za pytanie. Czy ktoś jeszcze ma? Tak? Bardzo dobre pytanie. Jeśli mowa o filtrowaniu sieci web, to pytanie o kompatybilność Firefoxa z Windows Vista. Z tego, co mi wiadomo, bo ciężko mi odpowiadać na jakby za produkt, który nie został wyprodukowany przez Microsoft, to Firefox jest kompatybilny z Windows Vista, ale czy konkretne elementy filtrujące ustawiane w kontroli rodzicielskiej działają, na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo tego nie testowałem. Natomiast warto to sprawdzić i wypróbować, czy rzeczywiście tak jest. No tak, ale jeśli mowa o tym, że mamy użytkownika o niższych prawach dostępowych, to instalacja dodatkowego oprogramowania jest w tym momencie zablokowana. W związku z tym ciężko jest mówić o instalacji dodatkowej przeglądarki jako takiej. Czy jeszcze jakieś pytania mamy? Czy Państwo przewidują jeszcze rozszerzyć badania na inne platformy, bo mówiliśmy, Pani przedstawiała wyniki badań a propos komputerów klasy PC, prawda, a istnieją takie platformy jak na przykład Macintosh. Polskie szkoły były wyposażone w tym roku przez MEN w program Hector.
My możemy pomóc w badaniach i przesłać informacje, w jaki sposób Hector pomaga zabezpieczać uczniów przed niepożądanymi informacjami. Czy planują Państwo po prostu w przyszłości branie pod uwagę innych platform? To znaczy, powiem uczciwie, na razie nie planujemy, natomiast w związku z tym, że nasz projekt jest szeroko pojętym projektem edukacyjnym i staramy się w nim gromadzić wiedzę nie tylko płynącą jakby od nas i z naszych badań, ale płynącą od ludzi, z którymi współpracujemy, od osób zainteresowanych, więc gdyby na przykład Pani chciała się taką wiedzą podzielić, jeśli Państwo robili tego rodzaju badania, to my bardzo chętnie je na stronie cyferinternet.pl opublikujemy, ponieważ ciężko im powiedzieć, żebyśmy zrobili teraz kolejne badania w przeciągu najbliższego roku, bo dopiero co te zamknęliśmy, a trwały rzeczywiście dosyć długo, bo się okazywało, że program się nie dawał jeden zainstalować, trzeba było poprosić o kolejną wersję. Był to jakby czas, który nad tym spędziliśmy. I był to jeden z naszych elementów, które mamy wpisany w projekt europejski jako element do zrealizowania. Gdyby Pani chciała z nami podzielić taką wiedzę, to oczywiście z podaniem źródła bardzo chętnie opublikujemy. Czy są jeszcze może jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. No, ja bym chciał podsumować, podsumować, dodając jedno zdanie do właśnie tematu filtrów, do tematu tego typu narzędzi. Jest to coś stosunkowo nowego, bo tak naprawdę dopiero od niedawna mamy dostęp do programów filtrujących. Od niedawna istnieje Vista, Windows Vista, więc dopiero myślę, że firmy zaczęły zajmować się tą tematyką. Te programy pewnie będą wzbogacane jakieś nowe, lepsze elementy. Pewnie, jeżeli sami zainstalujemy taki program, ja miałem taki przykład, zainstalowałem sobie jakiś program antywirusowy, już nie pamiętam jaki, też testując go, i wpadłem niejako sam w sidła tego programu, bo chciałem wysłać newsletter do większej ilości osób. Pojawił mi się komunikat, że niestety program zablokował ten mój e-mail, dlatego że mogłem wysłać tylko do 15 osób, żeby nie tworzyć spamu. W związku z tym sami trochę też w te sidła, niejako sidła wpadamy. Natomiast myślę, że te programy będą coraz lepsze, bo tak jak wspomniałem, jeden z programów blokował dziecko w sieci, ale już nie blokuje. Natomiast duża grupa programów filtrujących blokuje na przykład strony z, nie wiem, ze słowem homoseksualista, co właściwie nie jest, nie jest słowem jakby obraźliwym, nie jest to złe słowo, już nie mówiąc o częściach ciała, które też po wpisaniu w wyszukiwarce te programy filtrujące blokują. W związku z tym jakby nauczyciel biologii niestety nie może poprosić dzieci o to, żeby sprawdziły w internecie jakby strony na temat części ciała człowieka, niektórych części ciała oczywiście, bo kiedy wpiszemy ręka, no to nie blokuje strony, znaczy nie blokuje tych stron. Ale ta kompleksowość działań, bo cały czas jakby neguje te programy filtrujące, ale kompleksowość działań, czyli edukacja, czyli uświadamianie rodziców, że te programy są dobre, ale idą razem w parze, razem z ich wysoką świadomością, a jednocześnie wysoką świadomością dzieci. I takie, ja chyba jeszcze to nie padło podczas tej konferencji, tak naprawdę takie partnerstwo rodzica i dziecka, myślę, że zawsze może doprowadzić do tego, że ten dostęp do treści będzie ograniczony filtrem w głowie bądź filtrem narzędziowym instalowanym na komputerze. Dziękuję Państwu bardzo. Natomiast jeśli chodzi o organizacyjne kwestie, no to będziemy mieli teraz przerwę. Właściwie się zaczyna o 16.15, mamy 16.07. Przerwa będzie trwała trochę krócej niż jest to ujęte w programie. Natomiast po przerwie zapraszamy Państwa na zakończenie, a na zakończeniu bardzo ciekawy, produkowany przez ostatnie półtora miesiąca na przegląd spotów, 40 spotów europejskich z tematyki bezpiecznego internetu, czy też niebezpiecznego internetu. Dziękuję Państwu za uwagę.